Będziemy uczyć tego wariantu. Od razu sprawdzę, jakie jest opóźnienie. Małe opóźnienie jest. Zrobimy Ctrl C. Tu zrobimy Ctrl V. Tu wyślemy. Tu się cofniemy. Tu zobaczymy. Tu jest 19 sekund opóźnienia, a tu jest 15. Zobaczymy, czy to działa. To działa. O, tu wystąpił problem, ale działa. Jeszcze raz zobaczymy, czy nas słychać, czy nas nie słychać. Tu jest 19 sekund opóźnienia. Słychać nas. Małe opóźnienie jest. Więc zaczynamy. Dzisiaj mamy dzień prosty, mamy turniej, przed turniejem mamy dwa wykłady, a po turnieju będzie można ze mną zagrać. Tu blokujemy, tu lecimy. Kontynuujemy, żeby nie tracić czasu, tu mamy obronę sycylijską, gwardię Najdorfa. Powoli zbliżamy się do końca i dziś po F4 zostały nam do omówienia ruchy hetman C7, skoczek BD7, hetman B6 i goniec E7. Przypominam, że wariant Poługajewskiego już żeśmy omówili. Dziś ruszymy wariant z hetmanem na C7. Jest to najbardziej elastyczne posunięcie. Najbardziej elastyczne, najbardziej takie groźne. Groźne oczywiście dla białych, bo wymagające od nich jakiegoś takiego znajomości, przygotowania. A jak wiemy, biały może grać 17 różnych odmian, 17 sposobów może zwalczać wariant Najdorfa obrony sycylijskiej. No to tu zobaczmy. No G4 nie będziemy patrzeć. Chociaż niektórzy grają G4. G4. Na G4 przesuwamy hetmana na B6. I ten koniś niespodziewanie podwisa. No trzeba bić, trzeba bić. I biały specjalnie nic nie ma. Jak omówiliśmy G4, przechodzimy do następnego ruchu. Następnym ruchem jest hetman D3. Mikrofon mi zbiera. Tutaj musiałem widownię przyciszyć. O, przyciszyłem widownię i możemy jechać dalej. Możemy spokojnie jechać dalej. Hetman D3. Hetman D3, znowu taki niegroźny ruch. Tu widzimy, że blokowany jest białopolowy goniec. Tam trzeba zrobić roszadę. Najspokojniej w świecie można grać oczywiście B5 i różne sztuki, ale skoczek BD7. Wzmacniamy punkt F6 i kontrolujemy punkt E5. No goniec E2 niegroźne. Roszada długa. Na roszadę długą gramy od razu B5, ponieważ mamy króla w centrum. Możemy zroszować stronę krótką, możemy zroszować stronę długą, a przeciwnik nie wie, gdzie pójdziemy. Także jemu jest tu bardzo, bardzo trudno grać. No co tu jest kiepskiego? No F5. F5 się nie boimy. Możemy grać skoczek E5, ale możemy przechwytywać inicjatywę ruchem B4 i podskoczek B1. Widzimy, że biały specjalnie nie będzie nas atakował. No to skoro F5 nie groźne. Hetman H3
jeszcze gorsze. Tu znowu gramy B4. Skoczek tym razem może pójść na bandę, ale nic dobrego spotkać go nie może. Nic dobrego spotkać go nie może. Lecimy dalej. Czyli hetman H3 nie będziemy specjalnie analizować. Skoczek D5. No jest taka próba otwarcia linii. Ale bijemy pionem. I znowu nie dostaniemy mata. Ale trzeba wiedzieć, że taki ruch jest. I trzeba wiedzieć, że taki ruch nie jest groźny. E5. E5 też szczęścia nie daje, bo tutaj kontrolujemy tyle razy, ile trzeba. Hetman kryje pole D8, nie grozi mat. Pole D7 jest kryte, bo tutaj hetman z wieżą chciałby dać mata. I to jest niekorzystne dla białych. Następny ruch, jaki mamy. A3 nie będziemy analizować, bo to jest bezpłciowe. No goniec E2, żeby połączyć wieżę. No żeby połączyć wieżę, idziemy od razu konikiem na C5, gonimy na hetmana. On i B4. I widzimy, że nasz atak idzie szybciej. Biały tu może grać ostre E5, ale my się E5 nie boimy, bo bijemy na C3. I jak bije na F6, dajemy szachutka. I czy król bije, czy król nie bije, nie jest to dobre dla białych. Goniec E2. Goniec bije F6. No to sprowadza się najczęściej do tamtych wariantów, które widzieliśmy. Możemy bić pionem, możemy bić konikiem. Pole E5 kontrolujemy. I biały musi coś zrobić, musi zagrać słabe A3. A jak zagra słabe A3, to potem łatwiej nam atakować. No goniec E2 wygląda na groźniejsze, ale i tak mamy B4 i szybko, szybko kontratakujemy. Mamy parę gońców. Białe z debiutu nie uzyskały nic. Białe z debiutu nie uzyskały nic. Cofnijmy się odrobinę. Czyli ruch B5 jest dobry po roszadzie. Cofnijmy wobec tego, co jeszcze oprócz roszady, już nic. Czyli na hetman D3, skoczek BD7, hetman D3 możemy w dużym stopniu wyeliminować z naszych rozważań. No to już trochę lżej. Goniec E2. Goniec E2, miętki ruch. Widzimy, że ten się nie mieści, a tu się przeładuje jeszcze raz. Tutaj mi znowu się reklama włączy. Nie, nie włączyła się reklama szczęśliwie. I co tu grać? Po goniec E2. No można wszystko. Dobry wieczór, panie Bartoszu i panie Michale, dobry wieczór. Tu można grać wszystko. No zobaczmy najbardziej popularne goniec C7. Bo skoczek nie wiadomo jeszcze, czy pójdzie na C6, czy pójdzie na D7. On ma dwa pola do wyboru. No i biały co? Och. Goniec F3. No to goniec F3, profilaktyka przed naszymi B5. Ale znowu gonimy tego gońca, tak jak to, co omawiałem tydzień temu. Goniec H4 niedobre, goniec F6. Goniec F6, mamy tu nacisk na D4 przez C3 na B2, hetman D2, skoczek D7, przykryte pole E5, postawimy wieżę na B8 lub C8. I to groźne nie jest. Zaraz, panie Bartoszu, odpowiem panu na to chytre pytanie. Sam mam do pana też pytanie. Tutaj było tak, goniec E7. Hetman D2. Hetman D2.
Różnie można grać, można zrobić roszadę. Można grać B5. Skoczek BD7 póki co kontrolujemy z nadmiarem, punkt E5. Goniec F3 widzieliśmy. Roszada prowadzi do równej pozycji. Roszada prowadzi do mniej więcej równej pozycji. Gramy po prostu. Można H6, tak jak, ale to omawiałem, B5. Goniec B7. Goniec F3, goniec B7. Wieża H1. I skoczek B6 albo wieża C8. Wieża C8. I tu nie widać, żeby białe atakowały czarnego króla, kiedy on zroszuje. Tu tego nie widać. To cofnijmy. Zobaczmy tu krótką roszadę białych. No, popularna kontynuacja. Tu nie wolno tylko teraz zagrać B5. Ale można grać H6, bardzo dobre posunięcie H6. Można zagrać skoczek C6. Tu mamy, można tak powiedzieć, taki system z Heveningem, z gońcem na G5, który stoi źle. No tak to trzeba nazwać. Król ucieka. Roszada albo goniec D7. Tu nic złego spotkać nas nie może. Dzień dobry Pani Weroniko, pomacham Pani rączką. Pierwszy raz Panią widzę. Bardzo się cieszę Pani Weroniko, że Panią widzę. Zachęcam do komentowania i do udziału w turniejach, jakby ktoś chciał. Tu się można do turnieju dopisać. Skończymy tą sycylijską, będziemy, znaczy dzisiaj no skończymy część tej sycylijskiej. Tu robiliśmy po hetman C7, mówiliśmy hetman D2. Zobaczmy F5. F5 jest niegroźne. Wypuszcza nam punkt. Gramy spokojne, goniec E7, bicia na E6 się nie boimy. Fe. No to tu grać. No hetman D3, goniec E2 nie bardzo widać. Nie wolno postawić oczywiście skoczka na D7, ale po skoczek C6 zbijamy tego konisia. Nawet możemy przez skoczek E5, hetman G3, B5. I z doskonałą pozycją możemy króla schować na G8, możemy zrobić i długą roszadę. Panie Bartoszu, jak skończę, przejdę do końcówek, to Pana zapytam jeszcze z 10 minut, Panie Bartoszu. Pan się tak nie denerwuje. Chciałem Pana zapytać o te 100 tysięcy, co Pan przepowiadał, ale to za chwilę. Skoczek E5. Czyli ruch F5 jest niegroźny. Zobaczmy ruch goniec D3. O, goniec D3 to jest ruch. Tak grał, to posunięcie wykonał Spaski w słynnej partii z Raszkowskim w 1973 roku. Ale od tamtej pory wzmocniono grę czarnych. I tutaj mamy kilka możliwości. Chyba najlepszy jest skoczek BD7. Można grać skoczek C6, ale... Zobaczmy skoczek BD7, nie będę wszystkiego omawiał. Jeżeli hetman E2, tak jak grał Spaski, goniec E7, B5 można też, można B5. Zobaczmy najpierw goniec E7, długa roszada, krótka roszada, wieża H1, dokładnie tak Spaski grał. I po skoczek C5 nie ma żadnych ofiar, nic złego spotkać nas nie może. No jest ruch E5, ale to w ucho, fe, koniec D5, przykryliśmy wszystkie słabości, goniec E7, nic złego nas spotkać nie
Może, cofnijmy się. Ojejku. Coś mi telefon traci. No zobaczmy B5. Zobaczmy posunięcie B5. Gambicie na F6 niedobre. Jedyne, co biały ma szansę walczyć o przewagę, to jest długa roszada. Jednakowoż pogoniec E7. Wieża H1. Trzeba powiedzieć, że to H6 było dokładniejsze. I skoczek C5. Pozycja jest z minimalną przewagą białych, czyli z taką przewagą, jaką białe normalnie powinny dostać po debiucie. Pani Weronika zapisała się do turnieju, pan Michał, pan Bartosz. Lecimy dalej. Więc omówiliśmy wariant zgonie z D3, przejdźmy do Hetman E2. Spróbujemy odmówić Hetman E2 i może goniec bije F6, zobaczymy. Hetman E2, no to róg zasłania gońca. No. Jak zasłania gońca, wiadomo, że to jest trochę nieszczęśliwe. Bardzo dobry jest goniec E7, choć może nie mieć samodzielnego znaczenia. I po roszadzie. Skoczek BD7, chociaż H6 wygląda trochę lepiej. Skoczek BD7, biały próbuje szturmować przez G4. Tak jak my konsekwentnie. B5 albo H6, B5. Goniec G2. B4. I jak skoczek D5 to jest niekorzystne, jesteśmy troszkę szybsi. I tu mamy taki róg skoczek G8, skoczek C5, ale i bardzo dobre. Skoczek B6, przepraszam. Zdrowie, panie, dobrze, Michale. Tylko odkasuję to, co powinienem odkasować. Trochę lepiej mi widać. Odkasuję to, co odkasuję, ale to jest normalne. Jak człowiek gada 3 godziny, ja świeżo wróciłem z lekcji. Skoczek bije G7, król D8, skoczek F5, goniec F5, EF5. I białe nie mają rekompensaty. Białe nie mają rekompensaty za zaofiarowany materiał. No to cofnijmy to. Widzieliśmy G4, B5. To jeszcze cofnijmy roszada. Tu możemy grać też skoczek C6. Skoczek C6 daje pełne wyrównanie po roszadzie. Możemy zbić na D4 z równą pozycją. Możemy, zobaczmy, bicie D4, wieża D4, goniec E7 z idealnie równą pozycją. Ale panie Bartosze, zaraz odpowiem, już kończę. Ale pan życzył, jak tego było 30 parę. Nie wiem, co pan widzi, panie Bartoszu, bo od miesiąca prawie stoi w miejscu, tam minimalnie przyrasta. Shorty, jak to mówią. No tu można jeszcze grać G3, no ale G3 mięciutkie. Goniec D7, goniec G2. I po H6. Czarne sobie poradzą. Nie mogę, bo pomylę warianty. Można tu też grać goniec E7,
No i znowu te G4. Nieszczęsne G4. Roszujemy. Tu biały nic nie ma, no pozycje są podobne jak wcześniej omówione. Zobaczmy tu skoczek C6, zobaczmy skoczek BD7. Skoczek BD7, przepraszam, nos mnie swędzi, będę się kłócił. Ja w ogóle taki nerwus jestem. No tu G4, G4 niegroźne. Główna linia to jest roszada długa. I na to mamy goniec E7 albo B5. No, trudno mi doradzić, no zagrajmy B5. No. Równorzędne praktycznie B5. Jak biały nie zagra A3, a jak zagra A3, to woda na młyn. A jak zagra pryncypialne G4, to gramy B4, skoczek D5. Tu cały czas liczymy się z tą ofiarą, ale pan Szachuś, skoczek C6. I tu mamy taki sprytny ruch. Skoczek B8, gdzie napadamy na konisia. No tu nam może popsuć humor. Można zbić skoczka. Ale to tylko chwilowe. No skoczek E7 to widać, że nic nie ma. Pogoniec G2. My bijemy na C6. I oczywiście nie będziemy się spieszyć tu z odbijaniem, tylko można zroszować albo zagrać A5. Roszujemy. Mamy czarnopolowego gońca więcej i czujemy się z tym radośnie. Ja to troszkę cofnę. Także cały czas musimy się liczyć z ofiarą na D5. Tu zobaczmy. Zobaczmy goniec B7. No zobaczmy goniec B7. No trudno. Goniec G2. Hetman C4, bardzo taki nieprzyjemny dla białego ruch. Po wymianie hetmanów nie ma mata. A jak nie ma mata, to biały się nie czuje z tym dobrze. Także to omówiliśmy. F4, hetman C7. Omówiliśmy ruch hetman E2 i na tym skończymy, bo więcej nie damy rady.